Targi MIPIM w Cannes. Wita Państwa Marcin Piasecki, jest ze mną gość, pan Maciej Dejas, partner zarządzający Griffin Capital Partners. Dzień dobry, panie prezesie. Witam, panie prezesie. Panie prezesie, jak wygląda sytuacja na rynku? No, porozmawiajmy o nieruchomościach, chociaż Griffin działa w różnych obszarach, ale jesteśmy na targach, gdzie przede wszystkim rozmawia się o nieruchomościach. Jak to, jak ta sytuacja wygląda z pana punktu widzenia? No, trzeba pamiętać, że jesteśmy po 2 latach COVID-u i po jednym roku wojny na Ukrainie. W związku z tym to były takie lata, w których cały rynek zachowywał się dosyć niepewnie. Inwestorzy oczekiwali, co się wydarzy, a cały czas wydarzało się coś nowego i to najczęściej nie najlepszego. Tak więc po tym stosunkowo długim okresie czasu, widzimy tak mniej więcej od połowy zeszłego roku, to już po wybuchu wojny, powolny nawrót inwestorów do Polski. Trochę innych inwestorów niż to normalnie było, jest trochę mniej inwestorów niemieckich, widzimy trochę inwestorów z środkowego i częściowo Dalekiego Wschodu, trochę inwestorów z Europy Wschodniej, trochę zwiększoną aktywność inwestorów amerykańskich. To tak w ogóle o rynku. Jeśli chodzi o nasze własne przedsięwzięcie, to muszę powiedzieć, że pomimo tych wszystkich kłopotów, ten okres ostatnich pół roku, dwóch uważamy za dosyć udany. To jest dzięki naszym inwestorom, z którymi mamy nasze wspólne przedsięwzięcia. Oni nigdy nie stracili zaufania do polskiego rynku. No i mam nadzieję do nas i kontynuowali inwestycje w nasze liczne platformy nieruchomościowe. A proszę mi powiedzieć, które z inwestycji uznaje pan za kluczowe dla Griffina w tych minionych miesiącach? My mamy w tej chwili 15 rozmaitych firm w naszym portfolio inwestycyjnym, z tego 10 firm real estate'owych i mamy je z różnymi inwestorami i w tym sensie każda z tych inwestycji jest dla nas kluczowa, ponieważ do każdej przykładamy maksymalnie dużo uwagi, sił, środków i tak dalej. Mamy osobne teamy, które się nimi zajmują, także nie mogę powiedzieć, żeby jedna inwestycja była dla nas mniej lub bardziej ważna. Natomiast mamy oczywiście inwestycje, które są nowe i o których warto wspomnieć. I tak pod koniec zeszłego roku ogłosiliśmy wstępną umowę o nabyciu największego dewelopera w Berlinie, firmy Bauwerth. Jest to inwestycja, w której głównym inwestorem jest firma Wing z Węgier, która już w innej instancji jest zainwestowana razem z nami w Echo Investment. Proszę mi powiedzieć, co dalej? Jaką strategię przyjęliście? Jakie są dalsze kierunki rozwoju Griffina? My jesteśmy reprezentowani w prawie każdej klasie aktywów nieruchomościowych i w zasadzie we wszystkich tych segmentach nam się dosyć dobrze działa. I tak, jeśli chodzi o biura, no to Echo jest liderem rynku biurowego w Polsce. To jest taki rynek, co do którego ludzie się zastanawiają, czy te biura będą potrzebne, czy nie będą potrzebne w przyszłości. My wierzymy w rynek biurowy w Polsce, ze względu na to, że Polska jest beneficjentem silnego trendu outsourcingowego z całego świata, czy ludzie muszą gdzieś pracować, więc tak to prawda jest, że ludzie będą nie pracowali być może 5 dni w tygodniu w biurze, tylko 4, natomiast jest duży napływ biurowych miejsc pracy do Polski i wydaje nam się, że średnio i długoterminowo będzie popyt na powierzchnie biurowe. Jesteśmy silnie reprezentowani poprzez 3 firmy w segmencie logistycznym i tutaj też sądzimy, że polskie położenie między wschodem a zachodem, tuż obok Niemiec, tańsza siła robocza i tak dalej, stanowi silną, wzrost gospodarczy stanowi silną podstawę do inwestycji w sektor industrial i logistyki. Również poprzez 3 firmy jesteśmy reprezentowani w sektorze mieszkań na wynajem i akademików. To jest sektor, w który też w Polsce wierzymy, ponieważ
jak wszyscy wiemy, w Polsce brakuje między 2-3 miliony mieszkań, mieszkania na wynajem. Te, które są dostępne, są w większości prywatne, należą do prywatnych właścicieli, mają słaby standard i słabą ochronę prawną tych, którzy w tych mieszkaniach mieszkają. Także wydaje mi się, że również PRS ma swoje silne podstawy. Jesteśmy zainwestowani przez firmę EPP oraz przez taką platformę Horse, która jest naszą wspólną platformą z Pinko, w centra handlowe. To jest oczywiście następna asset class, w której ludzie się zastanawiają, czy ludzie będą chodzili po COVID-zie do sklepu, czy nie. Z zadziwiającą siłą wrócili do tych sklepów po COVID-zie i w tej chwili retailowi dzieje się dosyć dobrze. Tak? Także wydaje nam się, że ze względu na ogólnie stosunkowo dobre perspektywy rozwoju ekonomicznego w Polsce ze wszystkimi ups and downs powodowanymi przez obecną sytuację ekonomiczną, może też trochę polityczną, zbliżające się wybory. Wydaje nam się, że w zasadzie wszystkie te klasy aktywów mają dosyć taki silny support makroekonomiczny i że warto w nie inwestować. Oczywiście inteligentnie, w każdym z tych sektorów są miejsca, gdzie nie warto inwestować pieniędzy i takie, w których warto, ale to jak zawsze. Nie? Ale ja, jest jeszcze mieszkaniówka. To mówiłem, znaczy segment mieszkań. A, to tak, oczywiście. Mamy dwóch deweloperów. Nie na wynajem, tylko nie po prostu tylko na sprzedaż. No właśnie, i tutaj jest słabo. Czy u Państwa również jest słabo? Fundamentalnie to jest przyzwoity sektor, bo tak jak już mówiłem, tam brakuje parę milionów mieszkań. Jeszcze ludzie spierają, czy to jest 2 miliony, czy 3,5. W każdym razie budować można jeszcze przez bardzo wiele lat. To jest prawda, oczywiście ze względu na wysokie stopy procentowe, jak również to taką punitywną dyrektywę KNF o dokładaniu tych dodatkowych 2,5% do zdolności kredytowej, akcja kredytowa i w związku z tym zakup mieszkań na kredyt się, no może nie zatrzymała, ale pewnie zredukowało 60-70% w zeszłym roku. Widzimy to trochę w Echo Investment, chociaż Echo Investment dobrze sobie daje z tym radę, natomiast w ogóle nie widzieliśmy tego dotychczas w Murapolu, który jest, jeśli chodzi o liczbowo, największym producentem mieszkań w Polsce i w Murapolu w ostatnio publikowanych wynikach sprzedaż nie spadła w ogóle. Myślimy, że dlatego, że to są mieszkania, które są trochę mniejsze i trochę tańsze, w związku z tym Murapol być może jest beneficjentem rynku konsumenckiego, który przesuwa się trochę w dół. Ale to jest segment, który oczywiście ucierpiał. Od nowa tego całego segmentu będzie chwilę trwała. Będziemy oczywiście wszyscy razem czekali na zmniejszenie się stóp procentowych. Natomiast fundamentalna potrzeba mieszkań w Polsce istnieje i wydaje się, że to jest segment, w którym na pewno warto pozostawać, nie warto z niego uciekać. I niektórzy muszą czekać na lepsze czasy, no to u nas te w miarę dobre czasy, przynajmniej w Murapolu, ale też częściowo w Echo trwają. Czyli macie tych kilka obszarów działalności, jesteście firmą, która no chyba jest dobrze zdywersyfikowana, bo jeszcze warto powiedzieć, odchodząc troszeczkę od rynku nieruchomości, o waszym zaangażowaniu w zieloną energię, tak to można określić. Macie również platformy, które działają właśnie w tym obszarze. To prawda, mamy platformy, które są związane z energią odnawialną. Pierwsza z nich to jest firma Padres, która jest jednym z największych deweloperów fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce. Wybudowaliśmy prawie 100 MW. W tym roku zaczniemy budowę następnych 100-kilkudziesięciu MW. W sumie mamy prawie 700 MW z przyłączami. To są te projekty, które naprawdę liczę. Mamy oczywiście dużo więcej projektów w przygotowaniu, no ale to jest to, co jest bardziej tangible i co na pewno będziemy mogli zacząć w najbliższym okresie. No a wczoraj ogłosiliśmy nabycie następnej firmy w tym zakresie. Projekt, który żeśmy dyskutowali od dłuższego czasu, to jest firma Hymon, która jest market leaderem w Polsce w zakresie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla klientów indywidualnych i dla średnich, małych przedsiębiorstw. Tam jest sporo synergii między jedną a drugą firmą, tak jak zakupy paneli i tak dalej. I to jest taki
nasza następna inwestycja, jak mówię, już od długa dyskutowana w tym segmencie odnawialnym. Tam jest parę innych inwestycji, które się przyglądamy, ale no nie mogę tego teraz w tej chwili komentować. A to proszę przynajmniej powiedzieć o kierunku. Gdyby pan chciał, gdybyście chcieli w firmie dołożyć kolejny element do tej dywersyfikacji, kolejny nurt, to jaki by był to obszar? To znaczy w nieruchomościach dalej rozwijamy te platformy, które mamy, tak w przykładzie tych naszych mieszkań na wynajem, w sumie w tych naszych platformach mamy w tej chwili pewnie 7,5-8 tysięcy mieszkań już wynajętych, ale w budowie i w landbanku mamy ponad następne 10 tysięcy, więc tam jest dużo do roboty i tak jest w zasadzie w każdym z tych segmentów naszej działalności, więc w związku z tym mamy dużo do roboty, nie robiąc żadnych nowych kawałków, tylko sprawiając, żeby te kawałki, które mamy, rosły dalej, ponieważ tak jak poprzednio rozmawialiśmy, to one działają na fajnych rynkach, które mają jeszcze bardzo duży potencjał. Ale mówiąc o nowych kawałkach, to w zakresie nieruchomości patrzymy się na data centers, patrzymy się na small retail parks, patrzymy się też na agregację biur, bo my budujemy biura, ale nie mamy platformy, która by je zbierała, ale to jest, o czym patrzymy się na segment hotelowy, ale to nie jest coś, o czym mógłbym powiedzieć, że natychmiast nastąpi jakaś transakcja, ale pracujemy nad pomysłami. W zakresie energii patrzymy się na kilka tematów. Ten rynek jest bardzo duży i bardzo zróżnicowany, także trochę oportunistycznie patrzymy się na tematy, których wspólnym motywem jest transformacja energetyczna, tak? Znaczy jakieś starsze aktywa, które można przerobić na nowe, ogólnie rzecz biorąc w kierunku energii odnawialnych. No i poprzez Smyka, którego jesteśmy współudziałowcą, te dwie firmy informatyczne, których jesteśmy współudziałowcami, mamy też silnie działający taki segment czystego PE, to znaczy ani nieruchomości, ani energetyka, tylko po prostu private equity buyout. No i tutaj się trochę oportunistycznie przyglądamy temu, co na rynku się dzieje, także czyli tak. Macie co robić i będziecie mieli co robić. Co robić? No mamy, będziemy pewnie też mieli co robić, no i mam nadzieję, że na tym dobrze zrobimy, przede wszystkim dla naszych inwestorów, no na końcu dla samych siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Maciej Dejas, partner zarządzający Griffin Capital Partners. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.